Chiński wysłannik Li Hui ruszył do Europy, aby rozmawiać o pokoju na Ukrainie. Czy Chiny mogą być mediatorem między Rosją a Ukrainą? Dlaczego Chińczycy angażują się w proces pokojowy? Czy jest to działanie realne, czy też tylko pozerowane? Jak na chińskie inicjatywy reagują Ukraińcy i Rosjanie? Na te i inne pytania odpowiemy w tym filmie z wicedyrektorem OSW Jakubem Jakubowskim. Li to specjalny chiński wysłannik do spraw Eurazji. Jego tournée po Europie rozpoczęło się od spotkania w Kijowie. Ta wizyta to część szerszej chińskiej inicjatywy związanej z pokojem na Ukrainie. Trudno nazwać to planem pokojowym. Sami Chińczycy mówią, że jest to raczej ich pozycja wobec kryzysu na Ukrainie, bo systematycznie unikają słowa wojna. Jest to element pewnej rozgrywki, którą Chińczycy zaczęli skierowanej po części do Ukrainy i Rosji, ale po części również do Europy czy globalnego południa. Chińczycy chcą się pozycjonować jako ta strona, która dąży do jak najszybszego zatrzymania konfliktu. To jest główny przekaz, który między innymi Li Hui przywiózł do Kijowa. Ta wizyta to było jednocześnie pierwsze dłuższe posiedzenie, spotkanie robocze pomiędzy Ukraińcami a Chińczykami od początku wojny, bo Inaczej niż w relacjach chińsko-rosyjskich, gdzie tych spotkań na różnych szczeblach mieliśmy dziesiątki od rozpoczęcia wojny, tak naprawdę dialog między Kijowem a Pekinem nie był wcale otwarty. Moje czytanie tej chińskiej ofensywy pokojowej jest takie, że jest to dosyć instrumentalna gra. To znaczy, po pierwsze, Chińczycy chcą się pokazać jako partia pokoju, to jest ważne, Państwa globalnego południa, które nie czują się stroną tej wojny. Chińczycy chcą stawiać siebie w kontraście do Stanów Zjednoczonych, które oskarżają o dolewanie oliwy do ognia, dostarczanie broni e, i tak Obok tego jest pewna gra toczona w Europie, ponieważ Chińczycy wyszli z tą swoją inicjatywą między innymi po to, żeby włączyć w dialog Europejczyków, i to bardzo szczególną część Europy, między innymi Francję, Węgry, mowa była też wcześniej o Włochach, państwa, które Chińczycy postrzegają jako te, które są najbardziej antyamerykańskie i być może najbardziej skłonne do podejmowania rozmów teraz. Ta wizyta Lihueja to jest pewien, moim zdaniem, kolejny krok po opublikowaniu tych chińskich dokumentów o pokoju na Ukrainie. Kolejny krok, który, no właśnie, ma sprawiać wrażenie, ale być może być zarzewiem jakiegoś realnego, dyplomatycznego procesu. Bo tak naprawdę dotychczas nie wydostaliśmy się tak naprawdę poza generalne, retoryczne chińskie komunikaty. I tak naprawdę ta wizyta... W Kijowie, ale zaraz również w Warszawie, Berlinie, Paryżu i Brukseli, co jest pierwszym jakimś realnym dyplomatycznym krokiem. Oczywiście nie jest powiedziane, że on przemieni się w prawdziwy proces pokojowy. To jest tak naprawdę badanie gruntu przez Chińczyków. Myślę, że realność tej chińskiej inicjatywy, to czy ona się realnie może przełożyć na dynamikę wojny, tutaj jest wiele istotnych ograniczeń. Pierwsze jest takie, że Chińczycy nie mają wielkiego doświadczenia w mediowaniu w tego typu procesach. To głośne chińskie głośne mediacje, jak Chińczycy to sprzedają między Arabią Saudyjską a Iranem. Były tak naprawdę nie do końca tym, jak to się przedstawia, bo rozmowy między Iranem a Arabią Saudyjską prowadzone były już od dawna poprzez innych pośredników, wszystkie strony, obie strony tego równania uznały, że zakomunikowanie tego w Pekinie będzie dla nich w jakiś sposób korzystne. Przede wszystkim zagra na nosie Amerykanom. Chińczycy przedstawiają to jako swój sukces mediacyjny, ale tak naprawdę nie mają bardzo dużego doświadczenia. Nie mają też tak naprawdę kanałów komunikacji z obiema stronami tego konfliktu. Tak jak już powiedzieliśmy, z Rosjanami rozmawiają bardzo dużo, często i szczegółowo z Ukraińcami dopiero zaczynają rozmawiać. Jeżeli zestawimy to choćby z Turcją, która rzeczywiście w ostatnich kilkunastu miesiącach doprowadziła do wielu takich pomniejszych porozumień, porozumienie zbożowe na Morzu Czarnym, porozumienia o wymianie jeńców między Rosją a Ukrainą, tam rzeczywiście toczą się rozmowy, a Pekin tak naprawdę o rozmowach dopiero mówi. Reakcja ukraińska jest zdecydowanie najciekawsza z całej tej wizyty, bo Zeleński od wielu miesięcy zabiegał o to, żeby z Chińczykami porozmawiać. To w ostatnich tygodniach byliśmy w bardzo dziwnej sytuacji, kiedy Zeleński ciągle zabiegał o te telefony. Xi Jinping obiecywał Europejczykom, że w końcu do Zeleńskiego zadzwoni, ale mówił, że sytuacja nie, jest, nie dojrzała jeszcze do tego i kiedyś to ma nastąpić. Wydaje się, że tym momentem zwrotnym były wypowiedzi chińskiego ambasadora we Francji, który w czasie rozmowy w telewizji no, wypowiedział słowa, które wywołały ogromną burzę, mówiąc o tym, że państwa byłego Związku Radzieckiego nie mają jasno określonej suwerenności. To wywołało wielką burzę w wielu państwach w Europie i poza Europą. Zeleński w końcu rozmawiał z Xi Jinpingiem przez telefon. Tam ogłoszono, że Li Hui ma do Kijowa przybyć, no i pojawiły się pytania, jak Ukraińcy zareagują na to, czy podejmą tę chińską grę, i to. Co informacje, które płyną dzisiaj z Kijowa, są takie, że y, strona ukraińska rzeczywiście chce podjąć la, dialog z Chinami, ale tylko i wyłącznie na ukraińskich zasadach. Czyli te komunikaty, które wysyła Biuro Prezydenta, ukraiński MSZ, mówi, że Ukraina nie przyjmie żadnych propozycji, które oznaczałyby oddanie terytorium albo zatrzymanie, zamrożenie konfliktu. Y, mówią jednocześnie, że to powiedział Andrzej Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy. Ukraina chce, jest zainteresowana zaangażowaniem w Chin, ale w rozmowy o ukraińskiej formule pokojowej. Ukraińcy mają własne pomysły, punkty przedstawione przez Zeleńskiego. Bardzo wyraźny sygnał z Kijowa, że to nie chińska inicjatywa pokojowa, czy nie chińskie punkty są podstawą rozmów. Podstawą rozmów mają być postulaty ukraińskie. Te chińskie propozycje pokojowe, sam fakt rozmawiania bezpośrednio z Ukraińcami wywołuje w Rosji pewną nerwowość. To znaczy, i Rosjanie, i Chińczycy w dalszym ciągu mają przekonanie, że Jadą na jednym wózku, mówiąc kolokwialnie, że ich starcie ze Stanami Zjednoczonymi jest w jakiś sposób ze sobą powiązane. Rosja robi to w Europie, gdzie próbuje podważyć amerykański ład bezpieczeństwa. Natomiast Chińczycy widzą, że z tym samym mierzą się w Azji. Te podstawy, tak samo jak próby podzielenia Europy i Stanów Zjednoczonych, są dalej wspólnym mianownikiem polityki rosyjskiej i chińskiej, ale sam fakt, że Chińczycy, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej, przyjeżdżają do Europy i próbują przedstawić swoją wizję bezpieczeństwa w obszarze postsowieckim, wywołuje w Rosji pewną nerwowość. Widzieliśmy ją po rozmowie telefonicznej Xi Jinpinga z Zeleńskim. Rosjanie zaczęli podważać w ogóle zasadność tego typu rozmów, w jakiś sposób jakby chcieli no, odwieść Chińczyków od tego. Aczkolwiek no, sądzę, że na obecnym etapie, kiedy te chińskie oferty pozostają na bardzo ogólnikowym, wręcz retorycznym poziomie, nie wywołuje to wprost zagrożenia dla Rosjan. Tylko jeżeli. Chińczycy zaczęliby rzeczywiście podejmować tę grę i próbować. Yy nie tak jak dotychczas nawoływać jak najszybsze zawieszenie broni, ale w jakiś sposób y, wspomagać Ukraińców w ich planie. Ukraińcy nie chcą zawieszenia broni, chcą kontrofensywy i odbicia swoich ziem. Wtedy, myślę, mogłoby to być potencjalnie y, zarzewiem jakiegoś, jakichś napięć między Rosjami i Chinami. Moim zdaniem nie jesteśmy wcale w tym momencie. To znaczy, jak dotychczas y, wciąż ta chińska inicjatywa może być grą znaczonymi kartami, kartami, które zostały ustalone Między Moską a Pekinem, i myślę, że mimo tej nerwowości, wciąż ta chińska działalność nie, nie zmienia sytuacji strategicznej wokół Ukrainy. To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, odwiedzenia naszych podcastów oraz nowego profilu na Instagramie. Kolejne odcinki już wkrótce.